Cześć, siemanko, z tej strony Gacek. Jak widzicie, do mnie przyszła jakaś paczka od strefy kostek. Zaraz sobie otworzymy i zobaczymy, co w nim jest. Dobrze. Widzimy tu różne kostki. Mam tutaj ta fajna. To właśnie dostałem taką kostkę na prezent, bo napisali, że dodaję też jakiś prezent w kostkę. Sobie to wszystko udamy. Na razie. Tak. Instrukcję to możemy dać tu. Pudełko to tam znajdamy. Timer. Mata od Moju. Kolor niebieski. Sobie otworzymy. Wyciągniemy. Jak widzicie, mamy taki timer. Teraz sobie otworzymy. Magnetyczna. Mamy instrukcję, to nie pudełko sobie damy tutaj. Tutaj mamy instrukcję, to możemy sobie odłożyć na wózku. Jest bardzo fajne, porusza się bardzo szybko. No. Się tam przeskakuje. Bardzo szybki. Bardzo fajnie chodzi. To sobie odłożymy tam. Dobra. Sobie odłożymy tu na razie. I teraz mamy tą kostkę 4x4 od Moju. Sobie otworzymy. Samą kostkę 4x4 pod płatkę. Tam coś jeszcze jest, sobie otworzymy drugą stronę. To sobie tam odłożymy i sprawdzimy, co jest w tym małym pudełeczku. Tak. Mamy jakąś instrukcję nową. Tutaj mamy zdjęcia jakieś z bitcoverów. Więcej pudełeczko możemy sobie tam odłożyć. Mamy śrubokrętnik taki. Tutaj takie jakieś zdjęcia. I tutaj instrukcja. To instrukcję możemy sobie dać i tak sprawdzimy, jak chodzi. No fajnie. Nie magnetyczne, tylko takie inne. Wchodzi
fajnie. No, to możemy sobie odłożyć. Możemy dać też na to. I sobie położymy się do kręcić. Ten zdjęcia można dać tu. I teraz mamy kostkę 3x3 Warrior Blue. Otworzymy tu. Mamy instrukcję, to możemy sobie dać tutaj instrukcję. Bardzo szybko i fajne. Możemy sobie na razie odłożyć. A tu mamy właśnie ten prezent, taką kostkę dostałem, którą sobie odpakujemy. To możemy dać tam. Tu się nie da tak normalnie chyba przekręcać. I tu się da ruszać tym właśnie. To jest takie właśnie takie dziwne. Nie trzeba ustawić na równo z tym, żeby dało się to na przykład poruszyć. Na przykład widzicie, że się rusza, potem można na przykład przestawić tak, jest taka trochę trudna jak dla mnie. Wolę jej nie mieszać, tylko najpierw się nauczę układać i potem zobaczymy z tego, co z tego wyjdzie. Więc tutaj mamy skew i skew oceniam z poruszania to tak 9 na 10, jest bardzo szybki i magnetyczny. I też ma ładne kolorki. Tutaj mamy logo. Tu mamy ten mirror block. Szybkość to oceniam 10 na 10. Kolorki to tak się fajnie świeci. Jest bardzo szybki. I fajny. Tutaj mamy kostkę dużą, 4x4. I kolorki też są fajne, nie są ciemne, tylko jakby zielony jest ciemny, jak dla mnie. Szybkość ruchu oceniam tak 7,5x10. Bo też się porusza szybko, ale nie tak za szybko. Kostka 3x3 Warrior Wu jest bardzo szybka, szybkość oceniam 10 na 10 i tu jeszcze ta kostka, to teraz sobie sprawdzimy. No też jest bardzo szybka. No nie, tu raczej szybkość oceniam tak 6 na 10. No, teraz sprawdzimy sobie timer. Tu się włącza. Działa, to fajnie. Na przykład teraz możemy sobie ułożyć na przykład tą kostkę, to pomieszamy najpierw. Nie wiem, tak byle jak. O, jakieś myślę, że to mi się ułożyło. Byle jak mieszam, bo to nie chce mi się tak jakoś szybko mieszać. Dobra, to sobie ułożymy teraz. I to wstawimy. Ja układam metodą LBL. Dobrze, to ułożymy sobie. Szukamy tego jednego. Tu mamy pomarańczowy. Teraz tu zielony. Tu niebieski. Przełożone, są wyciągnięte. Tutaj możemy dać do tego czerwone wyciągnięte. Sobie damy tutaj. Tak. I teraz to. Thank you.
Kurde. No, ułożyłem w minutę 45. No, taki jest zawsze mój czas, bo szybciej metody nie umie się na razie nauczyć. No i z tego by było na tyle. Cześć!